Cześć, witajcie na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję karty graficznej od firmy Gigabyte. Będzie to GeForce GTX 960 2GB w wersji G1 Gaming. Czyli ta oto masywna, długa karta z trzema wentylatorami z chłodzeniem WindForce półpasywnym. Co oznacza, że te wentylatory w większości czasu po prostu się nie kręcą. Włączają się dopiero, kiedy karta jest pod porządnym obciążeniem i się nagrzeje powyżej około 65 stopni. Wtedy dopiero pokazują, co potrafią, jeśli trzeba ją schłodzić. Jak ta karta bardzo się grzeje, jak działa chłodzenie, zobaczycie w tym teście. Przy okazji, jeśli interesuje Was cena tej karty, sprawdzicie ją sobie w opisie filmu. Tak więc dzisiaj będzie ogólne omówienie karty oraz testy, moi drodzy, czyli to, co najciekawsze, to, co nam najwięcej mówi. Będzie test w 3D Marku, FureMark, pobór mocy, hałas, możliwości wentylatorów oraz oczywiście testy w grach. I od razu obalamy teorię, moi drodzy, w przypadku kart graficznych, tak samo jak w przypadku na przykład słuchawek, nie należy kierować się tylko specyfikacjami, tylko teorią. Wiele osób skreśla ją za to, że mam tutaj 128-bitową szynę danych. Natomiast w praktyce zobaczycie za chwilkę, że wcale to w niczym nie przeszkadza i karta naprawdę daje radę. Zaczynamy! Ok, moi drodzy, więc oto GeForce GTX 960 firmy Gigabyte w wersji G1 Gaming z chłodzeniem WindForce z trzema wydajnymi wentylatorami. Jak widzicie, wentylatory mają specjalne nacięcia. Dzięki temu przepływ powietrza jest jeszcze bardziej ulepszony i też ma to powodować większą ciszę. Powiem Wam, że w większości przypadków tego chłodzenia nie słychać w ogóle. Dlaczego? Ponieważ jest to chłodzenie półpasywne, gdzie chłodzenie załącza się dopiero w momencie, kiedy karta przekroczy określoną temperaturę, a do tej pory za chłodzenie odpowiedzialne są duże radiatory, które widzicie tutaj. Mamy jeden duży, drugi duży, tutaj taki mniejszy i mamy też tutaj sporo heatpipe'ów. Za chwilkę to zobaczcie na zbliżeniu. Z tyłu widzimy tutaj zakończenia tych heatpipe'ów. No i widzicie, że radiator jest naprawdę spory, zajmuje praktycznie całą długość karty, a karta ma ponad 31 cm długości. Z tyłu mamy aluminiowy backplate, który też ma za zadanie odprowadzać ciepło i izolować troszkę tą kartę od otoczenia. Przy okazji karta, jak widzicie, robi wrażenie i po prostu jest masywna i świetnie wykonana. Jeśli chodzi o złącza, mamy tutaj 3 DisplayPorty, pełnowymiarowe HDMI oraz dwa porty typu DVI lub jak to woli DVI. A więc teoretycznie można podłączyć bez problemu do czterech monitorów, co moim zdaniem jest zaletą. Oczywiście jeśli mamy te monitory. Co do samej karty, to producent zaleca tutaj minimum 400W zasilacz i jak zobaczycie w testach, maksymalne obciążenie wynosiło jakieś 250-260W całego zestawu, czyli karty, procesora i innych podzespołów, więc nie była to jakaś wartość zastraszająca. Dlatego spokojnie taka 400 tak czy tak wystarczy, nawet jakbyśmy sobie troszeczkę podkręcili procesor i nawet tą grafikę. Moi drodzy, jeśli chodzi o ten 400W zasilacz, to w zupełności wystarczy, ale pamiętajcie, że mam tutaj dwa gniazda zasilania, czyli dwa razy PCI Express 6. Może to być z jednego przewodu od zasilacza, nie muszą to być dwa osobne przewody, natomiast trzeba dostarczyć tutaj dwoma wtykami tą dodatkową moc. Moi drodzy, jeśli chodzi o technikalia, to mamy tutaj podstawowy zegar 1266 MHz. Podkręcić możemy na 1329, czyli bardzo niewielkie podkręcenie rzędu kilku procent. I to jest w trybie OC, natomiast w trybie gamingowym jest to 1241 MHz i podkręcone 1304. Jeśli chodzi o zegar pamięci, to jest to 7010 MHz. Karta wykonana jest w procesie 28 nanometrów, więc jest to bardzo nowoczesna technologia. I mamy tutaj 2 GB RAM-u DDR5. Szybkie pamięci, natomiast część osób narzeka, że w dzisiejszych kartach przynajmniej 3 GB. No cóż, możemy po tym teście ten mit, myślę, że troszeczkę obalić. I druga rzecz, 128-bitowa szyna pamięci, która tu występuje, nie 256-bitowa, jak na przykład w konstrukcjach typu
Radeon HD R9 280X, bodajże tam już jest 256 bitów. Natomiast jest to również teoria do obalenia, ponieważ nie wpływa to jakoś znacząco na zmniejszenie wydajności w grach. No i mamy oczywiście obsługę szyny PCI Express 3.0. O obsługą DirectX 12 i innymi rzeczami nie będę Was zanudzał, ponieważ to wszystko możecie sobie wyczytać też na stronie oficjalnej producenta w specyfikacjach. Natomiast jedno, co trzeba pamiętać, to że pomimo takich mitów jak właśnie 2 GB RAM-u czy 128-bitowa szyna pamięci, ta karta naprawdę daje sobie radę w praktyce dużo lepiej niż w teorii wielu pseudoznawców by powiedziało. I moi drodzy, jeszcze rzut oka z bliska. Mamy szynę PCI Express 3.0. Złącza. Chłodzenie WindForce. Cała obudowa bardzo solidna z aluminium. Z tyłu również świetne, masywne aluminium, logo G1 Gaming. Możemy rzucić okiem na radiatory we wnętrzu, naprawdę masywne. I widzicie heatpipy. I tutaj się one kończą. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Napis WindForce. Mamy tutaj oznaczenie Silent Stop. Jeśli wentylatory się nie kręcą, jest to podświetlone. Jak się kręcą, to gaśnie. Więc karta naprawdę świetna, jeśli chodzi o generalnie o wygląd i o system chłodzenia. Lecimy z testami w grach. Na początek Crysis 3. Będą ustawienia średnie. No i standardowa plansza. Widzicie w tej chwili 89 klatek nawet na liczniku. Gra na średni chodzi bardzo płynnie, rozdzielczość Full HD i 144 Hz na monitorze. Powiem Wam, że jest bardzo dobrze. Przełączymy sobie zaraz na wyższy tryb. Tym razem ustawienia będą wysokie. Następnie zrobimy jeszcze te najwyższe. Dobrze, 53 klatki, o 70 już teraz na wysokich. Powiem Wam, że gra wygląda bardzo płynnie. Ok, i przechodzimy na jeszcze wyższe ustawienia. I teraz bardzo wysokie ustawienia grafiki. I wznawiamy. Ok, wchodzimy do gry. Przyjąłem.
bardzo przyzwoicie, 40 parę klatek ciągle. I zobaczcie, Kryzysa uznaje za zaliczonego pozytywnie, nawet w sytuacjach podbramkowych, prawie 40 klatek, jak dla mnie świetna płynność. I przechodzimy teraz do Dying Lighta. No i lecimy z Dying Light teraz. Najpierw zrobimy sobie ustawienia zrównoważone, czyli takie średnie. Ok, zrównoważone mamy. Wznawiamy grę. Ok, zobaczcie, na średnich mamy 60 parę klatek. Poszukamy jakichś zombiaków. Ja chyba większość już wybiłem w tym obszarze. O, jacyś są. Ok, i teraz połączymy sobie na wyższe ustawienia grafiki jeszcze. I teraz grafika na najlepszą jakość. Zatwierdzamy. Ok, sprawdzamy. Dobra. Jeszcze jeden gościu, a zrobimy tak. Oddawaj, to nie twoje. Dobrze.
i powiem Wam, że ilość klatek bardzo duża, naprawdę jestem mile zaskoczony, że Dying Light na maksymalnych ustawieniach na tej karcie po prostu śmiga. Ok, spróbujemy jeszcze kogoś poszukać. No proszę, chyba będzie towarzystwo. A nie, dobra. Już wszystko jasne. Muszę zejść niżej. O, zobaczcie, było przycięcie. Jednak to Dying Light, to Dying Light. Potrafi przyciąć. A zobaczcie, jaka zgraja mnie atakuje, więc to przez to. No i zrobimy karuzelę. Uwaga, lecimy. A nie wyszło, jeszcze raz. I zrobimy sobie jeszcze szybki zjazd. Zobaczymy teraz 60 parę klatek. No dobra, troszkę spadło. Ale i tak moim zdaniem przyzwoicie. I teraz będzie Metro Last Light, najwyższe ustawienie grafiki, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Ok, jeśli chodzi o grę we wnętrzach, no to naprawdę sporo, najwyższych mamy ponad 70 klatek. Ok, więc w metro całkiem fajnie wszystko śmiga. I pora na ostatni test z gry.
No i Counter Strike Global Offensive, najwyższe ustawienia, zaczynamy. Okej, lecimy. No zobaczcie, 280 klatek. Na razie po prostu bajka w CS-ie. Zobaczcie, ponad 200 klatek, płynność niesamowita. Ok, w tej chwili widzimy pobór mocy. Karta działa co prawda, ale jest w trybie półpasywnym, czyli nie kręcą się w tej chwili żadne wentylatory. Mamy jakieś 58 W, 60 parę momentami, o nawet spadło do 54, więc naprawdę w trybie spoczynku, w trybie idle na pulpicie karta pobiera naprawdę niewiele energii. Teraz sobie ją obciążymy, włączymy 3D Marka i zobaczymy, jak to podskoczy, kiedy karta da z siebie wszystko. Ok, odpalamy Firestrike'a w 3D Marku. I program za chwilę ruszy. Widzimy, że pobór energii już wzrasta. Panel programu się dopiero ładuje. I moi drodzy, wentylatory ruszyły. No i cała platforma pobiera w tej chwili ponad 190 W. Biorąc pod uwagę, że mam tu procesor Intel Core i7 4790K. No i teraz maksymalne obciążenie FureMarkiem. Grafika wyciśnięta do 100%. Mamy 260 parę wat już było przez moment, teraz troszkę spadło. Natomiast możemy to wziąć jako topowy pobór platformy. Poziom dła to około 35 dB. Poziom hałasu przy zamkniętej obudowie jakieś 39 dB. Karta pracuje, więc wentylatory się kręcą, natomiast nie mamy w tej chwili poddanej jej obciążeniu. W tej chwili obciążam. No i wciąż mamy bardzo cicho, ledwie powyżej 40 dB. Teraz zdejmiemy boczny panel. Zdjęty panel, karta nie poddawana jeszcze obciążeniu, 40 dB i obciążamy. Ok, moi drodzy, jedziemy teraz z testami w 3D Marku. Sam jestem ciekaw, jak ta karta wypadnie. Odpalamy wszystkie testy po kolei i za kilkanaście minut będą wyniki. Oczywiście wy nie będziecie musieli czekać, gdyż ja to po prostu skrócę teraz i przejdziemy do konkretów, czyli do omówienia wyników tego bardzo ważnego testu. No dobrze, mamy wyniki i powiedziałbym, że są przynajmniej przyzwoite. Naprawdę pozytywne. Firestrike'u 6700, ponad Skydiver 21000, CloudGate 23 i aż 162000 w Ice Stormie. Porównania z innymi komputerami tuż poniżej gaming PC, takiego naprawdę wydajnego peceta do gier, i sporo niżej od takiego komputera marzeń, to nazwijmy, pewnie wartego kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, natomiast dużo lepiej niż przeciętne komputery, laptopy i tak dalej. Ta tabelka pokazuje wyższość jakby tej karty. Są to dwa razy lepsze wyniki od mojej karty poprzedniej, czyli 7790 Radeona, oraz o połowę lepsze od Asusa R9 270X. A teraz przy pomocy programu FureMark
poddamy kartę graficzną maksymalnym obciążeniom. Zobaczymy, jak się będzie grzała, jak będzie radziło sobie chłodzenie tej karty. W tej chwili na GPU mamy 44 stopnie. Wentylatory się co prawda kręcą, ale uruchomiły się tylko i wyłącznie przez to, że przed chwilą testowałem w 3D Marku, więc grafika dostała wycisk. Obciążenie w tej chwili 7,5%, za chwilę będzie na 100%. Odpalamy test. O i temperatura rośnie gwałtownie, z 55 już skoczyła do 57, 8. W tej chwili karta obciążona jest już w 104% nawet, a wentylatory mają 22% swojej mocy. Poczekamy kilka minut, zobaczymy, jak się zagrzeje. No i w tej chwili wentylatory podwoiły swoją moc, już pracują na 42%. Nadal mamy moc samej jednostki 102-103%, czyli jest podkręcona, jakby nie było. No i moi drodzy, temperatura na 72 stopniach zaczyna się stabilizować, więc myślę, że system chłodzenia Windforce naprawdę daje radę. Przy okazji muszę Wam powiedzieć, że w tej chwili mam otwarty panel, zdjęty panel od obudowy i tej karty na tych 46% w ogóle nie słychać. Absolutna cisza. Jak widzicie tutaj, kreska już jest na 72 stopniach i praktycznie już idzie w poziomie. Poczekamy jeszcze chwilę, damy jej jeszcze chwilę. Wentylatory 47 stopni. Wentylatory 47%, tak więc wszystko w jak najlepszym porządku. Chłodzenie, powtarzam, bezgłośne, absolutnie szept. Nic nie słychać. Ok, cały czas to samo, już mamy tutaj trzecią minutę prawie testu. Grafika cały czas poddawana wysokim obciążeniom, ponad 103%. Prędkość wiatraków, wentylatorów Windforce około 50%, niecałe 50%. I temperatura już stała jest na 72%. Powiem Wam, że wynik mega jak na tak wydajny układ. Ponieważ na przykład chłodzenie Asusa DirectX U2 dochodziło na starszym modelu, czyli 270 R9 do 77 stopni i przy okazji hałasowało, a tutaj mamy 72 stopnie stałe, nic się nie zmienia, hałasu po prostu nie ma. Ta część testu jak dla mnie bajka. Ok, moi drodzy, testy za nami były naprawdę długie, było co oglądać. No i wyniki też pokazały, że ta karta, moim zdaniem, po prostu jest warta swoich pieniędzy. Jest naprawdę wydajna, ma świetne chłodzenie, jest cichutka. No i pobór prądu, jak na taki dość wydajny naprawdę układ, nie jest zastraszający jak najbardziej w normie. Dlatego do zasilenia tej karty wystarczy spokojnie zasilać rzędu 500-550 W. Jeśli dysponujecie 600-650, spokojnie nie macie się o to martwić, macie jeszcze spory zapas mocy. Więc powiem Wam, że w tej chwili zdecydowanie najlepsza karta graficzna, jaką miałem. Być może w testach pojawi się coś jeszcze nowszego z wyższej półki. Natomiast jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny i do możliwości, to karta Gigabyte GeForce GTX 960 w wersji G1 Gaming dostaje od mojego kanału maksymalną ocenę oraz wyróżnienie kanału. Ze swojej strony ten sprzęt bardzo polecam i to właśnie za karty graficzne firmę Gigabyte od już ładnych kilkunastu miesięcy cenię. Inne sprzęty Gigabyte'a na pewno na moim kanale jeszcze się pojawią, będzie też recenzja płyty głównej. No i przede wszystkim te sprzęty gamingowe od Gigabyte'a, troszeczkę ich jest, są naprawdę fajne myszki, klawiatury, kiedyś testowałem, więc pewnie pamiętacie. Niedawno były recenzje headsetów H1 bezprzewodowego oraz H3X przewodowego, bardzo wygodne słuchawki, całkiem fajnie grające. Tak więc wypatrujcie innych testów sprzętu Gigabyte'a, na pewno się będą pojawiać, a dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, wejdźcie też na mojego Facebooka i zaglądajcie na kanał często. Pozdrawiam Was, cześć!